Budujący drogę ekspresową łączącą koniec obwodnicy suwałk z przejściem granicznym w budzisku, zmierzają sukcesywnie do zakończenia prac. Wprawdzie robót został jeszcze ogrom, ale na horyzoncie pojawia się termin zakończenia robót i oddania trasy do użytku. Planowane zakończenie według obowiązującego kontraktu powinno nastąpić na koniec września bieżącego roku. Trasa będzie częścią transeuropejskiego korytarza znanego jako Via Baltica. Nieco ponad 24-kilometrowy, kończący się na granicy odcinek nie jest ostatnim będącym w budowie fragmentem. Tutaj zaawansowanie rzeczowe i finansowe jest na poziomie około 75%, podaje generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad. Do wykonania jest jeszcze wciąż dużo prac ziemnych, ale są już fragmenty, na których pojawiają się pierwsze warstwy na wierzchni. Wciąż nie sposób zauważyć czterech zaplanowanych miejsc obsługi podróżnych. Pojawią się one po obu stronach drogi, w miejscowości Żubryn oraz w samym budzisku. Kontraktowa wartość inwestycji to nieco ponad miliard złotych. Nie wszędzie jednak prace budowlane idą w zaplanowanym tempie. W efekcie z budziska do łącznika z trasą S8 na węźle Podborze pojedziemy w przysprzyjających wiatrach dopiero w 2025 roku.